Cześć, witajcie, Enis Arcade z tej strony, Bugman, 1982 rok, jedziemy. Wrzucamy kredyt, uruchamiamy grę. Jesteśmy kolesiem, te czerwone, no, to wygląda na różowe paski, cokolwiek to znaczy. I targamy te wory z kasą, musimy je umieścić na taczkach, musimy zebrać wszystkie worki. Przeszkadzają nam ci goście w tych niebieskich spodenkach, w tej czapeczce. Tu mamy taczki, które po załadowaniu odnawiają nam czas. Mamy go 4000. Nie wiem, jak to liczyć punktów. Jeżeli dołożymy każdy worek, to nam się odnawia to do 4000. Dlatego musimy pilnować, nie dość, że musimy zbierać wory, to jeszcze musimy pilnować, żeby ten czas nam się nie skończył, bo stracimy życie. Gra składa się z jednej długiej planszy. To znaczy, że nie jesteśmy tylko na tej planszy, tylko możemy te taczki po prostu przewieźć na następną planszę. Ten też musimy zebrać, tak jest kolejna jeszcze plansza. Tu sobie zostawimy ten worek. Pójdziemy dalej. Tu musimy uważać na te taczki, co tutaj jeżdżą. O te o. Nie taczki, tylko wagoniki. Mogą nas po prostu załatwić. Zrobimy taki myk. Dobra, a tu jeszcze jest. Aha, tu możemy zrobić taki myk. Bierzemy sobie kill off. Kupujemy dziurę. Uuu, Jaszku nas śpiga. Ui. Wszedł. No właśnie, tego się właśnie obawiałem, że wyskoczył Jaśku zza planszy. Ale to nic. Powiem szczerze, przyznam się, że nie przyszedłem do końca w planszy, chociaż mało brakowało, aby się udało. Gra wciąga przede wszystkim, co jest ważne. Tak jak widać, graficznie prezentuje się tak, jak się prezentuje. Ja tam nie oceniam, ale lubię taką grafikę. Pozbędziemy tego Jaśka. Ten... Ui! Wagonik. Czyli na żywych nie załatwia tego wagonik, nie załatwia. No. Czasami się dziwnie zachowują. Czy strażnicy? To była to ciężka decyzja. Aj, niepotrzebnie się położyłem. Mogę to przejść spokojnie. Trzeba naprawdę zwracać uwagę na wszystko. W swoim momencie sobie położyłem ten worek. Jest fajnie, bo jak jest pod skosem, możemy ten worek puścić i też go załatwić. Ciekawy pomysł, ciekawe rozwiązanie. 2100 czasu. I uzupełniamy. Bierzemy worek, bierzemy już nasze taczki na następną planszę. Tu mamy już worek. Muszę go zostawić na razie. Myślę, że to jest najtrudniejsza plansza. A i tak jak mówiłem. No i nas nic nie ratuje, no. Tak to wygląda. Ale wrzucę jeszcze jeden kredyt, bo pokażę tą trzecią planszę, żebyście widzieli, jak to wygląda. Zobaczmy na dole. Tak dla tego. Jest krótki odcinek, bo zresztą gra jest dosyć, tak jak mówiłem, trudna. Nie, że nie do przejścia, ale trzeba się troszeczkę nabiegać. To zdecyduj się, gdzie chcesz iść. Mam tylko pokażę, właśnie wezmę te taczki i zawiozę. Pokażę całą planszę. Bach, bierzemy taczki. My już nie zdążymy na tą windę. Musimy oczywiście poczekać na windę. Jak słyszycie,
dźwięku praktycznie nie ma. O, zapomniałem się. I to jest właśnie trzecia plansza. Także... No i jest zabawa fajna. Jest zabawa fajna. Fajny pomysł na grę. Tylko, że zapomniałem, że ja zostawiłem taczki z tamtej strony. Zaraz może się uda. Weźmy sobie kill off, żeby tego Jaszka wystraszyć. Czasu nam zostało, musimy załadować taczki. Dalej już nie możemy przejść. Ja nie wiem, czy najlepszym sposobem nie byłoby zacząć właśnie powiem brzydko tył. Kolejna kasa. Ta czeka na windę. Też musi czekać, nie ma, że boli. To wygląda. Także ja się z wami żegnam. Gra naprawdę świetna. Polecam wszystkim, kto lubi grać tego typu gry. Zdążymy, jak John Rambo, zdążyliśmy. Czasem warto zaryzykować. Trzymajcie się ciepło, na razie. Hej!